Panie pośle, Niemcy chciałyby, żebyśmy się dzielili gazem. Już od dłuższego czasu mowa jest o właśnie takiej solidarności energetycznej. Wiele było bardzo ostrych słów w stronę naszego zachodniego sąsiada, że tej solidarności nie było przez wielu innych sprawach. Czy może jednak moglibyśmy coś ugrać, gdybyśmy się tak chętnie podzielili? Może moglibyśmy zdecydować się, żeby te pieniądze na przykład z Funduszu Odbudowy szybciej popłynęły, żeby Niemcy nam tutaj pomogły? Jak pan się zapatruje na tę sytuację? No, ma pani redaktor rację, chociaż Niemcy nawet nie musiałyby nam w tej sprawie pomagać, tylko wystarczy, żeby przestały nas atakować. I wtedy Polska by otrzymała tylko te środki, które ma zagwarantowane w umowach podpisanych, umowach, te, które się nam należą już od dawna i nic specjalnego nie musielibyśmy otrzymywać. A jeżeli chodzi o tę solidarność, to rzeczywiście jest tak, że ona działa tylko wtedy według Niemców, kiedy oni są w potrzebie i kiedy muszą teraz zapłacić ogromną cenę za błędy w swojej polityce, którą zresztą wymuszali na całej Unii Europejskiej. Dlatego, że dzisiaj mówią, że Polska ma dawać im gaz, dlatego, że lepiej się zabezpieczyła, lepiej przewidywała zdarzenia w polityce, które wydarzą się w przyszłości i podkreślają, że to jest nie chodzi o interes Niemiec, tylko chodzi o europejską solidarność. Natomiast bo wybuchła wojna na Ukrainie i musimy być solidarni. Natomiast kiedy Polacy mówią, że w takim razie chcielibyśmy, żebyście też byli solidarni, dlatego że my przyjęliśmy największą liczbę uchodźców, większą liczbę uchodźców z Ukrainy niż cała Unia Europejska przyjęła od czasu wybuchu kryzysu migracyjnego od 2015 roku. Polska przyjęła więcej niż wszystkie państwa Unii Europejskiej od 2015 roku, właśnie w wyniku wybuchu wojny. I teraz, skoro wy mówicie o solidarności, bo wojna wybuchła, to my też. I tak się okazuje, że w tej sprawie oni nie uważają, że konieczna jest solidarność, pomimo, że przypomnę państwu, że w 2016 roku Timmermans, komisarz, mówił, że jeżeli przy dużo mniejszych problemach z uchodźcami, że jeżeli Polacy nie będą chcieli przyjąć określonej liczby uchodźców, to za każdego nieprzyjętego uchodźcę będą musieli płacić, uwaga, 250 tysięcy euro. Tak mówił wtedy komisarz Timmermans. A dzisiaj, kiedy Polacy przyjęli ogromną ilość uchodźców, to nie chcą zapłacić już nic. A nawet nie chcą nam zapłacić tych pieniędzy, które nam się należą po prostu w związku z tym, że ręczymy za kredyt, który wspólnie wzięliśmy za inne państwa. Przecież o to chodzi w tym całym KPO. Dlatego pani redaktor ma rację. Uważam, że bardzo dobrym kierunkiem byłoby to, że jeżeli chcecie, żebyśmy podzielili się z wami gazem, to przestańcie nas atakować. Jeżeli słowo solidarność ma coś znaczyć, to musi ono działać w obie strony. To panie pośle, jak w takim razie przekonać Unię Europejską, Komisję Europejską, żeby poszła tym naszym trybem rozumowania, żeby naszym tokiem myślenia podążała, no i właśnie w końcu chociażby w taki sposób doceniła nasz kraj? Co zrobić? Myślę, że przekonać się nie da, dlatego że to już dawno nie jest dyskusja na argumenty. To jest dyskusja na to, jakie mamy zasoby polityczne do twardych negocjacji. To znaczy, jak Polska daleko... Oni muszą widzieć, że Polska jest w stanie naprawdę walczyć i daleko się posunąć. I my mamy narzędzia, żeby to zrobić. I tylko wtedy uważam, że otrzymamy te środki. Jakie to narzędzia, panie pośle? No nie wszystkich mogę mówić, natomiast są takie, które są oczywiste. Na przykład ostatnio Polska pierwszy raz po wielu latach, kiedy Solidarna Polska nawoływała do tego, żeby to już stosować od dawna, zastosowała weta w sprawach bardzo ważnych dla Komisji Europejskiej. Dwóch podatków, jeden korporacyjny, drugi podatek CBAM. I nagle się okazało, że nagle pani komisarz von der Leyen chce przyjechać i chce tutaj ogłosić, że otrzymujemy to KPO. I wszystko wydawało się być fajnie, była piękna konferencja prasowa w Warszawie. Ale potem zwolniliśmy te weta. No i znów zaczęła się zabawa w kotka i myszkę, no bo oni zobaczyli, że nie mamy na nich lewara politycznego. My po prostu musimy zrozumieć, że w Polsce od kiedy rządzi Zjednoczona, szczególnie od kiedy rządzi Zjednoczona Prawica, tak naprawdę jesteśmy podzieleni na dwa obozy. Jeden obóz uważa, że Polska ma zdolności do tego, żeby być podmiotowym państwem, a druga część uważa, że Polska musi mieć zawsze swojego pana, bo sama nie da rady. I dlatego właśnie nasz obóz uważa, że trzeba budować silną armię, że trzeba odbudowywać posterunki policji, że trzeba budować, a nasi przeciwnicy na przykład zwijali armię, zwijali posterunki policji, bo i tak nie wierzyli w to, że Polska jest w stanie poradzić sobie sama, musi mieć protektorat
Niemiec. My mówiliśmy z kolei, i to jest bardzo też ważne, od samego początku, że ta podmiotowość Polski ma swoją określoną treść. To nie jest tak, że to jest sytuacja, która nie ma swojej treści. I na przykład mówiliśmy o tym, że ta polskość, że elementem tej polskości jest wspominanie o pokazywanie wartości patriotycznych, pokazywanie symboli, które zawsze łączyły nasz kraj. I dla nas to była część ważna. Natomiast druga strona, za pomocą swoich mediów, ta strona, która uważa, że Polska nie może być podmiotowa i musi mieć swojego pana, ośmiesza te wartości regularnie. Tak, głośne było wystąpienie Giffershoftada, marsz faszystów przez Warszawę chociażby, takie zdania padały. No i taki przekaz też szedł w świat. To prawda. I właśnie dlatego na przykład w ramach tej podmiotowości my ciągle walczymy o to, w ramach Polski Podmiotowej walczymy o to, aby sędziowie polscy, którzy pełnią bardzo ważną część władzy, jeżeli nie najważniejszą, nawet niektórzy mówią, żeby wiedzieli, że to Polska jest dla nich suwerenem. Natomiast niestety druga część klasy politycznej, mediów, przekonuje sędziów do tego, że to nie Polska, tylko bo Polska nie da rady, musi mieć swojego pana, Polska musi mieć swojego pana niemiecko-unijnego, i oni tam widzą swojego suwerena, duża część sędziów. I dlatego to ma swoją treść, bo zobaczcie państwo, orzeczenie z dzisiaj albo sprzed kilku tygodni, że sędziowie nie zgadzają się na przykład na Marsz Niepodległości czy na Marsz Powstania Warszawskiego, który chciało zorganizować jedno ze stowarzyszeń, a nie mają nigdy problemów z marszami LGBT, gender czy tymi podobnymi. To wszystko, proszę państwa, tak jak mówiłem, ta dychotomia, która w Polsce się wytworzyła pomiędzy obozem, który wierzy w polską podmiotowość, i tym obozem, który uważa, że Polski nie stać na podmiotowość i musi mieć swojego pana, najczęściej niemieckiego, to jest bitwa, która jest wypełniona swoją treścią. Tą treścią, która mówi o tym, że Polskę stać na coś więcej, że Polska potrafi lepiej przewidywać, że polskość to nie jest... No i to pokazuje już historia chociażby ostatnich tygodni, że wiele tych diagnoz było bardzo słusznych, chociażby jeśli chodzi o dozbrajanie się. Panie pośle, wspomniał pan o Ursuli von der Leyen, chciałabym jeszcze o to zapytać. Szefowa Komisji Europejskiej w wywiadzie mówi, że nowa ustawa nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Chodzi oczywiście o zmiany, o nowelizację sądownictwa, no i zmiany w likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Miał być to jeden z warunków przyznania nam środków, wypłaty nam środków, no i dalej go nie ma, są kolejne warunki. O czym to świadczy? To przede wszystkim świadczy o złej woli, natomiast chcę powiedzieć, że akurat ten warunek został wypełniony, bo została podpisana ustawa, i dokładnie w artykule pierwszym ustawy z 2017 roku o Sądzie Najwyższym wprowadzono zmiany. W artykule 72 dodano paragraf 6 w brzmieniu dokładnie takim, jak pani odczytała, i ta ustawa została już podpisana przez prezydenta. Dlatego jeżeli pani komisarz twierdzi, czyli dokładnie to, co ona powiedziała, jest już wdrożone. Właśnie to państwu przeczytałem, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić. I jeżeli ona twierdzi, że tego dalej nie ma, no to co to, o czym to świadczy? To świadczy przede wszystkim o tym, o czym mówiłem na samym początku. Mianowicie, że tam jest zła wola i że w interesie Niemiec, my musimy to zrozumieć jako Polacy, że w interesie Niemiec, które kierują Unią Europejską, jest to, aby w Polsce panował chaos, aby Polska nie mogła regularnie się wzmacniać, budować silnego państwa. I dlatego przecież oni dobrze rozumieją, że elementem silnego państwa jest wymiar sprawiedliwości, który tworzą ludzie i którzy uważają, że ich suwerenem jest Polska. I dlatego oni przekonują sędziów polskich, że ich suwerenem nie jest Polska, i dają im różne prezenty w postaci grantów dla stowarzyszeń sędziowskich, ogromnych pieniędzy i tak dalej, po to, żeby w Polsce panował chaos, bo w ich interesie jest... Tak, z drugiej strony, po co Niemcom chaos w Polsce? Czy nie lepiej mieć spokój za swoją granicą? No, my mamy niepokój za naszymi granicami, to nie jest w naszym interesie. Czy w takim razie Niemcy nie patrzą jednak racjonalnie, że jednak lepiej, żeby w tej Polsce był spokój, jakoś się może dogadamy, szorstka przyjaźń, ale łączy nas biznes, interesy, może jednak lepiej, żeby był spokój. Dlaczego pan uważa inaczej? Nie dlatego, że budowanie podmiotowej Polski. Znaczy w strategii od dawna niemieckiej Polska była państwem, które ma być instytucjonalnie i gospodarczo skolonizowane. I póki nie fika, póki jest słabe,
to jest idealnym partnerem, dlatego że mogą sobie tam wciskać te wszystkie swoje Lidle i inne produkcje. Przypomnę, że Polska jest partnerem niemieckim chyba numer 3 albo 4, a cała Grupa Wyszehradzka jest numerem 1 partnerem gospodarczym. Tak Niemcy zdominowały gospodarczo Polskę i kiedy Polska się z tego uwalnia, kiedy chce budować swoją podmiotowość polityczną, to niszczy ich cały wieloletni scenariusz. Co więcej, cała wieloletnia strategia była oparta na współpracy z Rosją, gdzie pomiędzy Niemcami a Rosją nie ma żadnego kraju, czy nie ma żadnego obszaru, który miałby samodzielny głos polityczny. Dla nich, dla Niemców, najgorszym możliwym rozwiązaniem jest zwycięstwo Ukrainy i budowa polsko-ukraińskiego porozumienia, dlatego że to burzy ich całą strategię. To jest ich najgorszy sen, jeżeli coś takiego się wydarzy, dlatego że okaże się, że zamiast liczyć się tylko z Rosją, jak było to do tej pory w Europie, będą musieli się liczyć z jeszcze jednym podmiotem, który do tej pory, takim jak Polska, który do tej pory traktowali jako swój. I dlatego toczy się ta walka, dlatego że Niemcy są profesjonalnym państwem, uważają Donalda Tuska za swojego człowieka, czego zresztą nie ukrywają, i chcą wprowadzić swojego człowieka, żeby rządził w Warszawie. Po to, żeby nie było takich problemów, jak mają teraz, że im ciągle politycy Zjednoczonej Prawicy pokazują, że my was nie będziemy słuchać już, Niemcy, tak jak to było z Donalda Tuska. Mamy swoją politykę i wierzymy, że ta polityka jest lepsza nie tylko dla nas, ale również dla was, co pokazał kryzys na Ukrainie. Im się to bardzo nie podoba, dlatego używają instytucji unijnych do tego, żeby osadzić swojego człowieka na tronie w Warszawie, na funkcji premiera. Panie pośle, to bardzo krótko na koniec, w dwóch zdaniach poproszę. Jeśli się nie uda jednak przekonać Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej do naszego punktu widzenia, do tego, żeby w końcu nas traktować faktycznie po partnersku, to co? To w takim razie Polska ma bardzo wiele narzędzi do tego, żeby Niemcom pokazać, właśnie między innymi o pierwszym pani wspomniała, żeby Niemcom pokazać, że to nie jest tak, że my będziemy tańczyli, jak wy nam zagracie, i jesteśmy w stanie powalczyć o coś więcej. Dla nas ta sytuacja, to znaczy tak, my po prostu musimy też uwierzyć w Polskę. To jest bardzo ważne.